pięknych okolicznościach przyrody z płyty rynku w Rzeszowie witamy wszystkich Państwa. Wraz ze mną Konrad Domoń. Witam. A także Radek Adamski. Dzień dobry wszystkim. Konrad, rozpoczniemy od Ciebie. Jesteś wielkim nieobecnym. No właśnie, co się z Tobą dzieje? Pytania mnożą się na naszych fanpage'ach, tak więc wyjaśnijmy, przedstawmy aktualną sytuację związaną z Twoją osobą wszystkim kibicom. Jeśli chodzi o moje zdrowie, jestem, w środę będzie dokładnie mijało 10 tygodni od operacji. Dokładnie miałem uzupełnienie chrząstki stawowej w kolanie. Niestety ten zabieg wykluczył mnie z treningów, wykluczył mnie z meczów. Obecnie jestem w trakcie rehabilitacji. 3 tygodnie temu odłożyłem kulę, stabilizator. Powoli ta rehabilitacja idzie do przodu, ale mówię, to jest najważniejsze, że krok po kroku, powolutku, mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się wrócić tutaj do chłopaków, do treningów. Radek, za nami najdłuższy wyjazd w tym sezonie. Odwiedziliśmy Gdynię, zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie, za które otrzymaliśmy masę bardzo pozytywnych, bardzo dobrych komentarzy. Szkoda tylko, że nie udało nam się tym wynikiem jak gdyby podkreślić tej absolutnie dobrej dyspozycji i myślę wielkiej szansy na wywiezienie stamtąd przynajmniej jednego punktu. No tak, ale właśnie w piłce o to chodzi, żeby zdobywać bramki i Arka okazała się o tą jedną bramkę lepszą. W przebiegu meczu ja uważam, że mecz taki na remis. Na pewno szkoda, że nie zdobywamy tam punktów, ale ten mecz już jest za nami i czekamy teraz na kolejny. No właśnie, kolejny mecz przed nami, a tymczasem wracamy do Konrada. Konrad, jak obserwuje się, jak ogląda się pojedynki kolegów, gdzie wiesz, że Tobie w tej rundzie przypada tylko i wyłącznie rola i pozycja widza. Zawsze to powtarzam, najcięższa z możliwych dla piłkarza aktywnego. No niestety nie jest to przyjemna sytuacja, jeśli ktoś ma kontuzję, może oglądać mecz z trybun. No ale tak jak mówię, że trzeba sobie jakoś z tym radzić. Mówię, najgorsze chwile mam już za sobą. Tutaj staram się być na każdym meczu, kibicuję chłopakom, jeśli tylko mogę z tych trybun. No nic więcej na razie nie mogę zrobić, prawda? No mówię, mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się wrócić na boisko do treningów. Korona Kielce przed nami, Radek. Ekipa, która zamelduje się w Rzeszowie w najbliższą niedzielę. My zagramy na odnowionym obiekcie miejskim przy blasku Jupiterów. Powiedz, jak Ty podchodzisz do tego spotkania? Po raz pierwszy zagramy nie we własnym domu, tylko na obiekcie przy ulicy Hetmańskiej. Podchodzę do tego spotkania, do każdego innego. Wiadomo, gdzieś teraz będzie zmiana tego miejsca. Wrócimy poniekąd na ulicę Hetmańską, bo wcześniej też występowaliśmy tam. Wiadomo, teraz trochę tam się odnowiło rzeczy, nowa murawa, nowe światła, także na pewno będzie fajnie się gra przy Jupiterach wieczorną porą. I do tego spotkania podchodzę jak do każdego innego. W każde spotkanie za 3 punkty. Wreszcie pojawiają się na trybunach kibice. Jest spora mobilizacja, jest pula biletów, które dzisiaj, w poniedziałek, trafiają do sprzedaży. Tak więc możemy wreszcie liczyć na wsparcie ze strony naszych niezastąpionych, fantastycznych kibiców. To na pewno nam pomoże w tych końcowych tutaj spotkaniach jeszcze zawalczyć o punkty i cieszymy się z tego niezmiernie, że kibice wracają na stadiony. Mam nadzieję, że pełna pula biletów zostanie sprzedana i w komplecie tym takim mniejszym w niedzielę obejrzymy dobre spotkanie. Konrad, oglądałeś poprzedni mecz Resowi w Gdyni. Z Twojej perspektywy, jak przebiegał będzie mecz niedzielny? Bo wszyscy mówią, że jeśli zagramy z takim samym zębem, takim samym charakterem, a na pewno tak będzie, to raczej Korona Kielce może mieć spore problemy z wywiezieniem punktów z Rzeszowa. Tutaj oglądam wszystkie mecze chłopaków i jeśli zagrają na tym równym poziomie, na tym poziomie, który tak naprawdę reprezentują od początku rundy, jestem spokojny, że z Koroną wywalczymy 3 punkty. Radek, 19:05, godzina absolutnie symboliczna dla klubu sportowego Resowia. My o tej godzinie rozpoczniemy nasze zmagania z Koroną. To
pierwszy chyba taki mecz, oprócz tego, który mieliśmy okazję rozegrać właśnie w Gdyni, który o dość późnej godzinie, ale to dla Was nie stanowi żadnej różnicy. No, nie stanowi. Wiadomo, ten mecz się trochę dłużej czeka w ciągu dnia i to też takie jest niepewne, ale wieczorami fajnie się gra. Mieliśmy tych kilka spotkań, czy to w drugiej lidze, czy teraz w pierwszej, o tej późniejszej porze i dodaje to takiego troszkę smaczku do spotkania i tak jak powiedziałeś, symboliczna godzina rozpoczęcia. No, dla kibiców na pewno to jest też takie dodatkowe, pozytywne nastawienie. Z łódzkim Widzewem rozegrałeś spotkanie, za które byłeś bardzo chwalony przez trenera Mroczkowskiego. Czas nawiązać do tych klubnych tradycji i również zebrać kilka pochwał po meczu z Koroniarzami. No, będę się starał, żeby zagrać dobre spotkanie, o ile będę miał możliwość zagrać z Koroną, bo już nie wiadomo, kogo trener wystawi na niedzielne spotkanie, ale no, w każdym meczu staram się pokazywać to, co umiem najlepiej i tak podchodzę do każdego spotkania. Konrad, ty, mam nadzieję, również obecny na tym spotkaniu, 19:05, niedziela, pewno szansa, żeby zabrać rodzinę i pojawić się liczniej, no bo jakby na to nie patrzeć, mecz również z bardzo rozpoznawalnym rywalem, marką doskonale znaną w Fortuna pierwszej lidze. Na meczu na pewno będę, jeśli chodzi o rodzinę, tutaj jeszcze, że tak powiem, nie rozmawialiśmy na ten temat, no ale poruszymy ten temat, jeśli żona, że tak powiem, będzie chciała się wybrać, bo mamy, urodziła nam się obecnie córeczka, która ma 3 miesiące, i tutaj zadecyduje żona, czy będzie chciała się wybrać. Jeśli będzie się chciała wybrać, to pojedziemy całą rodziną. Jeśli nie, no to będę ja sam, tak jak na każdym meczu. Panowie, zaprośmy więc na to spotkanie. Niedziela, 23 dzień maja, 19:05. Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich sympatyków Resowi. Drodzy Państwo, musicie być tam razem z nami. Dopingujcie biało-czerwonych i nabądźcie swój bilet.